Jerzy Janeczek zmarł w wieku 77 lat. Teraz jeden z tabloidów dowiedział się, że przyczyną śmierci było ukąszenie pszczoły, na jad której aktor był uczulony. Okoliczności są tym bardziej dramatyczne, że aktorowi ostatecznie nie pomógł nawet lek, który wielu ratuje życie w takiej sytuacji. O śmierci aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Viti w komedii Sami Swoi, poinformował Związek Artystów Scen Polskich na swoim profilu na Facebooku. Wówczas nie wiadomo było, z jakiego powodu zmarł Jerzy Janeczek. Super Express dotarł jednak do informacji na temat przyczyny śmierci aktora. Okazuje się, że okoliczności były niezwykle dramatyczne. Przyczyna śmierci Jerzego Janeczka. Według informacji tabloidu, Jerzego Janeczka ukąsiła pszczoła, na jad której był uczulony i, choć miał przy sobie odpowiedni lek, jego życia i tak nie udało się uratować. Jerzy był uczulony na jad pszczół. Już dwa razy trafił do szpitala po ukąszeniu. Tym razem stanął na pszczole, a ta go ukąsiła w stopę, próbował się ratować. Miał przy sobie adrenalinę, którą sobie natychmiast podał, wyznał informator gazety. Żona aktora zapobiegawczo zadzwoniła jeszcze po pogotowie. Ratownicy jednak zobaczyli, że sytuacja jest opanowana, więc odjechali. Niestety, jakiś czas po ich odjeździe stan zdrowia Jerzego Janeczka znacznie się pogorszył. Jego żona ponownie wezwała pogotowie. Niestety było już za późno i Jerzy Janeczek zmarł w szpitalu, czytamy na se.pl. Przed laty z tego samego powodu zmarła aktorka Ewa Sałacka. 3 razy wymykał się śmierci. Tabloid przypomina, że w przeszłości Jerzy Janeczek kilkakrotnie wymknął się z rąk śmierci. Wówczas okoliczności były jednak inne. 3 razy się topiłem. Raz zasnąłem na trampolinie i ktoś zepchnął mnie do wody. Byłem w takim szoku, że gdyby mnie ktoś nie wyciągnął, pewnie bym umarł. 2 razy topiłem się w Przeręblu. Pobliska mleczarnia wycinała z jeziora lód i wywoziła do chłodni. I ja musiałem zajrzeć do dziury. Oczywiście w nią wpadłem. Ktoś przywiózł mnie saniami do domu, byłem sztywny jak nieboszczyk. Pamiętam, że ojciec polewał mnie zimną wodą, nacierał, mówił przed laty Super Expressowi.